Śniadanie, później oczywiście krótka dżemka i już wyszliśmy na rozruch o 12, żeby troszkę rozprostować kości, bo cała noc siedząc to też nie jest dobra rzecz. Cóż, obiadek jak zwykle, chwilę odpoczynku i już normalny trening na boisku. Trening na pewno, o którym marzyliśmy od początku obozu przygotowawczego. Dobra murawa, lekko zroszone boisko. Akurat na Cyprze teraz mamy porę deszczową, także to, co piłkarz najbardziej lubi. No, na pewno dzisiaj mieliśmy ustawienie taktyczne dwóch zespołów. Może te zespoły się powtórzą, no zobaczymy jutro. Ale wiemy doskonale, że trener będzie przez te wszystkie sparingi ustalał taki skład, żeby był najbardziej optymalny. Wszystkich zawodników będzie próbował na swoich danych pozycjach, w różnych ustawieniach. Po to są obozy, po to są te sparingi, żeby tak robić.